Halo, halo, dzień dobry, cześć, czołem, Emil z tej Witajcie na moim kanale, witajcie w moim ler przyjściowym, w dokładnie widać mojej haczerce, z której będę się przenosił do Naler, może wiecie albo nie brat Marty, w którego mieszkaniu teraz jesteśmy przeprowadził się, psy, koty ogonami szczekają, przeprowadził się i zostawił nam swoje piętro mi e i Marcie i to będziemy się przeprowadzać z czasem i ja będę robił u siebie remont, ale zanim zrobię remont musiałem się przenieść, przeniosłem się więc e do tego podstrysza, jak ja to nazywam, który na mogli mogliście parę razy widzieć i chciałem Wam je tutaj oczywiście e pokazać, jak e ktoś się będzie pytał co tutaj są za dziwne rzeczy i ja nie wiem ja się na tym nie znam, jest kolekcjoner. Która będzie do rodzenia podczas Nation Wars jest ładna, piękna szafa. Do tego wszystkiego płyty CD. Nie wiem po co. Eee, no i jest. Uff, uf, uf, ale jasno. O mamo. O dobra, teraz trochę ciemniej. Bardzo ciężko jest oświetlić ten pokój. Teraz jest za ciemno. Teraz będzie za jasno. I tak w ugółu, panie Macieju. To jest nasz pierwszy telewizor. Mój Marty. Jest więc moje ler komentatorskie. Ech, ładne piękne Co możecie zauważyć pod spodem. Bardzo duża ilość kapci. Na razie przyniosłem się tutaj. Stoją też dwa komputery, jest oświetlenie. Niestety, niestety, niestety. Oświetlenie standardowe, tutaj, które jest, to ono tutaj nic nie oświetli i jest wielka, wielka lipa. Więc to jest moja haczerka. A my będziemy się przenosili do LER. Chciałbym Wam pokazać, jak ten LER będzie wyglądać i gdzie ono przede wszystkim będzie. Więc słuchajcie, wow. W takim wypadku chodźmy tam, co? przejdźmy się i Wam pokażę. Plan jest taki, żeby to zrobić w ciągu 2-3 miesięcy. Brat Marty pojawia się i znika, że tak się wyrażę. A my teraz schodzimy sobie na dół, na nasze piętro. Dywan. Schodzimy na dół na nasze piętro, gdzie my teraz z Martą mieszkamy. Ciekawe, czy Marta już jest, czy nie ma. Chyba jeszcze jej nie ma. Że Wam fajnego pokażę. Poczekajcie. Teraz będzie zabawnie. Uwaga. Iś. Jest Iś. Marta, jesteś? Chyba nie ma. Jest Iś. Jest Buń. Do tego wszystkiego jest Lila. Mamy Jaśminę. <śm> I mamy Angie. To jest aktualnie nasz salon, z którego planujemy się przenieść piętro wyżej. Ale dobra, to już widzieliście kiedyś. Chodźmy zobaczyć, jak wygląda aktualnie mój pokój i co w nim będę robił. Jest duży, duży, duży bałagan, bo dzisiaj był dzień pierwszy tworzenia mojego ler z haczerki. Więc to jest pokój, który zapewne bardzo dobrze znacie. O, Marta właśnie przyszła. Na środku były tak zwane kiedyś dwa biurka. Teraz te dwa biurka przeniosłem na stronę prawą, bo tu trzeba zrobić miejsce. Tu po stronie prawej możecie, tu będzie takie jedno biurko docelowe do poważnej pracy komentatorskiej. Jest nasz cudny Artanis, którego będę próbował uratować. Bo on niby jest do rozdania dla subów podczas Nation Wars, ale jeżeli sub wygra te losowanie, będzie mógł wymienić Artanisa za Arktisy 5 headset lub Myszkę Rivala 310, bo okazuje się, że zostaje w tym pokoju, a nie wyprowadzam się, więc Artanis tu będzie bardzo ładnie wyglądał. Eee, na dole mamy cztery reklamówki tak zwane Może się kiedyś przyda albo schudnę i będę w to chodził Więc ciuchy stare rzeczy, które pod biurkiem znalazłem Znalazłem dziwne rzeczy pod tym biurkiem Tak wiem, jest całkowity bałagan, no ale tak to wygląda Tej ściany zwykle nie znacie, bo na nią nie Wam jej nie pokazuję Patrzcie jak inżynier Emil Przyklejał <laughs> Natomiast też inżynier Emil tutaj u góry wam pokaże. Pamiętajcie, świat się trzyma na trytytkach i wieszakach i taśmie klejącej czarnej izolacyjnej. Więc świat się na dziwnych rzeczach trzyma. To trzeba przyznać. Więc to jest to. Mamy tutaj oczywiście dwa cudowne okna, które chciałem zaciemnić. Chciałem je zaciemnić przy użyciu cegieł. Marta powiedziała, że mnie taką cegłą grzmotnie w łeb, więc nie do końca to się pewnie uda. Ale jakieś zaciemnienie będzie potrzebne. Aby światło się tak jak nie przedostawało, moja ładna, piękna kolekcja cudnych, wspaniałych indykatorów. No i oczywiście, tutaj u góry, jakby ktoś nie zauważył, jest green screen. I teraz coś ciekawego, co może Wam się spodobać. Otóż mamy tutaj szafę. Ja tą szafę będę wyjaśniał ja będę ją na streamie rozwalał. A dobra, może nie rozwalał, bo taki wredny nie jestem, nie stać mi na rozwalenie szafy. Muszę ją złożyć, rozłożyć wynieść przez te drzwi i do sypialni przenieść. Więc będziemy mieli stream z wyjaśnienia szafy i potem będziemy mieli stream ze składania szafy, bo i tak muszę to zrobić, a równie dobrze mogę to robić sobie na streamie, więc będę miał cały czatek pełny ekspertów, a pewnie się przydadzą, bo jak widzicie inżynier Emil popsuł małe co nieco, więc yy, tak to wygląda teraz i co powiem, czas będę robił takie vlogi, żeby pokazać Wam jak to dalej się skończyło. Plan, na dole poniżej streamu macie link, możecie sobie zobaczyć. O, teraz nawet na streamie wam pokażę. Śliczne, prawda? Tak to mniej więcej ma wyglądać. Eee, koszt tego przedsięwzięcia. Zaczynamy od 4000, te najpotrzebniejsze rzeczy, do około 10 tysięcy, Ale 4 to jest to minimum, żeby się udało. Kolejne rzeczy to są takie jakby dodatki, bez których powiedzmy sobie na razie da się powoli żyć, ale no nie do końca. Byłoby fajnie, gdyby to jednak było. Więc to było na tyle. Mam nadzieję, że Wam się taki mini vlog podobał. Ja jestem zmęczony, przepocony, cały dzień to robiłem, dlatego też nie streamowałem. W takim wypadku do usłyszenia. Halo, kamera jest. Do usłyszenia, do zobaczenia, do no. następnego razu. Cześć wszystkim!